Oj, da, da, na, da, na, da, na, oj, da, da, na, da, na. Hej! Matura bez cenzury. Pan Tadeusz, streszczenie, odcinek czwarty. Dobrze mówię? Dobrze. Czwarta część, tak jest. Czwarta część streszczenia pana Tadeusza, po prostu. Czyli czekaj, czyli będziemy już kończyć. To może i dobrze. No, po tym poznaje się prawdziwego mężczyznę, że kończy. Znaczy, po tym jak kończy. Jak bo kończy? Kończy to każdy. Właśnie, no, to kiedyś. Chodzi o styl i jakość tego. Dokładnie. My poprzednio skończyliśmy na tym, że nasi pobili Moskala. Tak. Poprzednich odcinków szukajcie na kanale, a teraz jazda. Księga 10. Emigracja, Jacek. Niech zgadnę, Soplicowo budzi się na kacu. A nie. Nie, bo się zrobił wieczór, aha, zaszło słońce, wicher się zerwał, deszcz rozpadał, czyli jest taki wieczór jest. Dobrze, że nie odwrotnie. I że to słońce zaszło, a nie wiem, Zosia na przykład, że tak przytomnie zauważę. Czy Telimena. Burza przyszła tamtego wieczora taka, że pisze Mickiewicz, bydło samo do domu z pól wróciło. Jak to bydło? I przy okazji deszcze odcięły okolice od świata zupełnie. A może i dobrze, bo przecież ruskich pułków w okolicy może być więcej. Może być więcej, tak. No. I zebrali się wszyscy tam szlachcice w dworze przy łóżku rannego Jacka, czyli księdza robaka i radzą, co kurde robić teraz. No. Słusznie, tyle że taką naradę to należało chyba jednak zrobić przed nawalanką, a nie po. No, ale nie, bo oni przedtem byli pijani. No tak. Za to teraz zastanawiają się tak rzeczowo, co to będzie. Nie? No w koło pełno martwych Moskali, na wilki tego nie zwalisz. Tak. Nie zwalisz. Ale cięcia szablą. Może na metyl, że nie wiem, że pili lewy spirytus. Tak, i się pocieli, kurczę, z szablami sami. Tak. I mają po metylu dziury w głowach, tak. Odpadnięte ręce i wypadnięte jelita. Tak? Nie, po metylu. No nie zwalisz tego ani na metyl, ani na wilki, ani na wilki z metylem. Nie, oni wołają przytomnie zresztą kapitana Rykowa i mówią mu: słuchajcie, kapitan, no głupia sprawa jest, no, kilku waszych nie żyje. Konkretnie wszyscy. Konkretnie, ale jakby coś, to możemy się dalej kumplować, nie? I ciach mu temu kapitanowi sakiewkę dukatów taką, pękatą. W przypadku Moskala roztropuje. Nie można tego było załatwić tak, jak sprawy praworządności z Unią na przykład? W ten sposób, żeby do Unii pojechać. No, trzeba było może. No, kapitan mówi, że spoko, że się nie gniewa, że prywatnie bardzo lubi Lachów, w sensie nas Polaków. To może mu trzeba było dać pralkę. Mhm. Plus ze dwie patelnie. To rosyjscy oficerowie to lubią. Wannę. Ryków mówi, że on już się nieraz bił z Polakami. Że na przykład pod Racławicami. Że tam mu ludzie od Kościuszki cały pluton wysiekli. Potem mówi, że był pod Austerlitz. Tam całą rotę stracił wojaku. Tę rotę? Konopnickiej? Boże, jedyny. Co ona kombinowała? Rotę, czyli rotę to jest taka rosyjska kompania. Kompanię stracił, 100 kilkudziesięciu ludzi. Skąd my to znamy? Czekaj, bo facet traci całe oddziały i wciąż jest dowódcą, nie? Tak. Daj Boże Rosji więcej takich. Nie, i tu mu, bo on tak zaczął strasznie przynudzać, jakie mamy dalej. I tu mu przerywa sędzia i mówi, dobra, Ryków, ale kurde, co robimy? No. Na co Ryków mówi, że on to może jakoś nawet załatwi tam u siebie w sztabie. Że nie ma żalu, że spoko, tylko że gadajcie z majorem Płótem. Aha. Bo to jemu trzeba będzie dać więcej niż sakiewkę i w banknotach. I co, ale co on powie władzom, że gdzie jest batalion, że jest na bagnach, czy... Nie wiem. Wiecie, u mnie raz ukradli flagi na 1 maja. I policja napisała w raporcie, że flagi się wyłopotały na wietrze. A wyłopotały się. Bo to po pijaku te flagi zniszczył i podarł szef podstawowej organizacji partyjnej w szkole numer 11. Więc trzeba było to, wiesz, za ten. Wyłopotał się batalion. No. Nie, na co wstaje Gerwazy? To ten, co go lubimy, bo jest trochę tak. I mówi, że jest pewien problem z majorem Płótem, bo major Płót nic już nie powie, bo nie żyje. Wiedziałem, bo on od pokrzyw, w których przeleżał bitwę. Że to go zabiło? Nie. Tak. Znaczy, trochę tak, trochę nie. Aha. Gerwazy go zabił po prostu. Znaczy, jak go zabił, nie powiedział, tylko taki gest uczynił, takie zigu-zigu-zak. Czyku-czyku po gardziołku. Tak pokazał takie i... Potem sędzia wzywa do Tadeusza oraz tych takich wszystkich, co większych rębajów. Tych takich tam chrzciciela, brzytewkę, tam kropidełko i konewkę, I doniczkę. Doniczki akurat nie było, ale... I każe im, tym wszystkim, uciekać za Niemen. Okay. Mówi, że jak ruscy... Dziwny jest ten świat! To nie ten Niemen. Mówi, że jak ruscy przyjdą, będą dymić, że gdzie jest batalion, to się zwali na tych nieobecnych. Hej, okej. A co z dziewczętami? Aha. Nie dość, że ich mało w tej epopei, to jeszcze je Mickiewicz schował na całą księgę. Fakt, dawno nie było dziewczyn. Bo to się różnie o tych kobietach mówi,
ale jednak są strasznie fajne. Strasznie fajne. W ogóle świat bez nich byłby bez sensu, więc co z nimi? No słuchajcie, do kobiet przejdziemy. Teraz tak, szlachta wychodzi, sędzia zatrzymuje tatka i mówi do robaka tak. Słuchaj, robak, Tadek kocha Zosię. Niech się oświadcza. Zróbmy zaręczyny, bo te, cytuję, obcych pokus ostudzą gorączkę. No, a żeby szerszeniem ekstazy nie bzykał nad łąkami upojenia innych pań. Dokładnie, Tomku, o to chodzi. A właśnie, on nie dodał może... Tadzik, a ty chcesz zaręczyn? No nie dodał. Bo, by the way, oto twój tata. Tak, na przykład. Właśnie, tak? Bo może się młodemu odwidziało i znów chcesz, żeby... Telimena... Żeby Telimena nocną ćmą rozkoczy leciała ku jego gorącej świecy szczęścia. No. No słuchaj, jakoś tego nie powiedział, ani nie zapytał, ani nie powiedział, że tutaj twój tata leży na łóżku, umiera. Nie wiem, może nie było okazji, no może wiesz. W każdym razie Tadek mówi, że chce jednak, że nie Telimena, tylko Zosię, bo bardzo kocha Zosię. Ja tylko przypomnę, że Zosia ma 14 lat, ale to był inny czas. Ale zaręczyn nie będzie, bo tam coś. Ale mówi, że kocha, że na pewno zostaną mężem i żoną i tu się Tadzik popłakał w tym momencie. Bidnie. No ale to się zdarza na kacu, wiesz, ale wzruszenie. Ale przecież Tadeusz jako jedyny w tej epopei od trzech ksiąg jest trzeźwy. Jako jedyny. Jedyny. On się wzruszył. Naprawdę się wzruszył. I tu się okazuje, że rzecz z daleka Zalkowa obserwowała Zosia. Zalkowy, wytłumacz, co to jest Zalkowa. To jest tam takie sypialenka. Takie tam zibu. Kiedyś to wielkopańscy mieli takie alkowy w domach. I Zosia wbija do komnaty i mówi, że te łzy to w ogóle i że kocha. O. I że będzie czekać. I daje tatkowi obrazek ze świętą Genowefą. Z kim? Genowefa święta. O. I też płacze ta Zosia. Piękne to jest. Boże, jakie to piękne. Genowefa. To... No. I tu wchodzą Telimena z hrabią. Aha. I on mówi, że on jedzie statkiem szukać sławy, zasłużyć się ojczyźnie, a ona, ta Telimena, cioteczka, daje mu kokardę na znak, że będzie czekać. Czyli ma już kokardę i świętą Genowefę. Genowefa do tatka była. Genowefa dostał tatek. A to jest dla hrabi. Hrabia dostał kokardę. Czyli tam też pewnie coś było. Pewnie tak. Siubu dubu daj. I robak mówi do tatka, synu z Panem Bogiem. Synu? Synu. Ale nie przyznał się, że syn biologiczny. W sensie... Owocu moich lędźwi. Nie, tego nie powiedział. Wszyscy myśleli, że to taka figura retoryczna, nie. Mhm. Potem wszyscy wychodzą, a robak woła księdza teraz. A przecież sam jest księdzem, to... Mhm. Ale... Grzechy będzie wyznawał. No to syna spowiedź soplicy. Warto ją przeczytać, bo polonistki lubią o nią pytać. Lubią pytać, tak, o spowiedź soplicy. Robak jedzie tam, że jest Jackiem Soplicą. Jest Jacek Soplica. Że gdy zabił stolnika, to nie był w zmowie z ruskimi, że zabił, bo przez te takie krzywdy, jakich doznał od stolnika, że stolnik na końcu wybaczył. Bo ja to nie tak było, bo jak z tego, co ja pamiętam, to Moskal zabił stolnika, a Jacek chwycił strzelbę Moskala i stał tak z dymiącą strzelbą. I oni myśleli, że Jacek zabił. Chyba tak to było. Znaczy, słuchajcie. No bo Ruscy zabili. Wszystko przez ruskich. Ale bo stolnik przebaczył mu te wszystkie inne rzeczy, że dymił, że chciał tam, wiesz, córkę i w ogóle. No to. Dobra. I tu wpada Jankiel i mówi, wojna Napoleona z Rosją. Czyli znów nasi zaczęli. Tak, być mała ruchawka w Soplicowie, a tu wojna na całą Europę. No tak się rozlało. No i tu przychodzi ksiądz z Najświętszym Sakramentem. Aha. I uwaga, Jacek, ksiądz robak, pogodzony z ludźmi i Bogiem, umiera. Zatrzymajmy na chwilę YouTube'y. Tak. Zapozujmy Spotify'e. To czas na zadumę. Taka sekunda ciszy. Księga 11. Tak. Rok 1812. Czy zapauzowałbyś dla mnie Spotify'a? Jeszcze tyle życia przede mną, a ja już wypowiedziałem zdanie, którego większość ludzi nigdy nie ułoży, nie? Brawo ty, wpisz to sobie do CV. Tak. Jest rok 1812, roku ów, pisze Oliw Mickiewicz. I Napoleon wkracza ze swoim wojskiem na Litwę. Napoleon, kolejne chciałbym zauważyć odniesienie do alkoholu, prawda? Jeszcze chyba tylko whisky w tej książce nie było. Jeszcze, ale do końca trochę nam zostało. I na Matki Boskiej Kwietnej, to jest święto zwiastowania, to jest 25 marca, do Soplicowa zjeżdżają generałowie,
Na nabożeństwo między innymi Dąbrowski przyjeżdża. Skądś znam to nazwisko. Miałem takiego kolegę w podstawówce, jest... Marek Dąbrowski. Ale ten, myślę, że nie o, o nim myślisz, tylko to jest gościu z naszego hymnu. Dokładnie. On miał na imię Marsz. Bo on tak się śpiewa, marsz, marsz, to, to Dąbrowski. Jest, to jest generał Marsz Dąbrowski. Właśnie. Aha, ja tam słyszę marsz, marsz Dąbrowski. Co? To źle słyszysz, Tomku? Pożartowaliśmy i teraz wracamy do epopei. No wracajmy do epopei, bo to poważne sprawy. Tak jest, tak jest. Za to się już idzie do więzienia, czy jeszcze nie? Zobaczymy. Dobra, no zobaczymy. Dobra. Jest nabożeństwo. Jest. Jest kupa wojska naszego, no druga kupa ludzi obok takich cywili. Kupa wojska, jest straszne. I pod Komorzy tam opowiada wszystkim o Jacku Soplicy, łamane przez księdzu Robaku, opowiada o jego czynach. I co tam gościu nasz nawywijał? Się okazuje, że Jacek walczył pod Samosierrą, lał Niemca, Niemca pod Hohenlinden, tajne rozkazy na Litwę woził, no Słupcie. Fajny gościu. Dostał nawet od Napoleona Legię Honorową. I tak? Taką drużynę piłkarską? Nie, taki order i pierdut mu ten order na krzyż tam. Aha. A potem następuje pogodzenie Gerwazego z Protazem. Na trzeźwo? Że tak figlarnie zapyta. Gdzie na trzeźwo, Tomek? To jest pan Tadeusz. Przecież siedzą chłopy przed domem na przyzbie i piją. Aha. Ja ci zacytuję. No to wtedy o zgodę nie trudno. No nie. No, zacytuję ci Mickiewicza. Na przyźbie domu usiedli dwaj starce, mając u kolan pełne miodu dwa półgarce. Garniec to jest 3 do 4 litrów. Czyli... To jest w sam raz na rozmowę na przyźbie domu. Dokładnie. Tak. A ja mam ciekawostkę, którą można błysnąć na maturze. No. 35 garnców to kibel. O. Co kibel? Tak się nazywa objętość 35 garnców. Kibel. Stąd się wzięło. Tak. To tak. Zacznijcie od tego pisać maturę. W pierwszym zdaniu. Bo wypijesz 35 garnców i musisz do kibla. Ale idziesz na świątynię Dumania, a tam kibel. Tak. Kibel. Czyli dobrze, zostawmy to. Okay. Koniecznie napiszcie o tym na maturze, najlepiej na ustnej. Tak, tak. Potem Gerwazy i Protazy poszli znowu zaczerpnąć miodu. Jakże by inaczej. Więc, tak. I patrzą do ogrodu, a tam, cytuję, dorodny ułan rozmawia z panienką, ująwszy jej dłoń lewą ręką. A czekajcie, a ma jakieś znaczenie, którą ręką? Że na przykład, nie wiem, lewą idziemy do ciebie, a prawą idziemy do mnie, czy... Albo może prawą on... Nie. Nie, czekaj, nie. Bo prawą rękę miał ten ułan na temblaku. Mm-hmm. I mówi do panny Zofio. Zofio. Zofio? Zofio. Ja bym się obraziła. No. A to Zosia pewnie. To jest Zosia, dlatego mówi do Zofio, to jest Zosia. I Tadzik. I Tadzik. I on wrócił z wojaży, z wojny. Tak, jest, tak. Brawo, Tomek. Pokopało go Zofio? Tak. No nie, bo ona już rosła, już ma 15 lat. Stara baba. I on pyta, czy aby zdania nie zmieniła i czy aby na pewno go chce. Bardzo porządny jest ten nasz tacik. Bardzo. Nie, że tam, a pokazać ci, że umiem rozpiąć biustonosz jedną ręką. Nie, tylko on elegancko chce brać ślub. To jest piękne. Tak, tak. I tak powinien... Dobra, ale a kto wyciągał te limenie mrówki ze stanika dopiero? Co? No on, no. Pokaż, wytrzepiemy miseczkę na drugą stronę, bo się uduszą, mówił, bo mu żal mórnek było. Tego cytatu nie pamiętam, ja też ale... Nie, ale okay. Mógł tak mówić, wiesz. Tak. To nie takie rzeczy chłopy gadają, jak chcą miseczkę. Tak. No. Co ty powiedziałeś? Wytrzepać na drugą stronę. Stronę, tak. Teraz to Zosia, teraz Zosia mówi tatkowi, że widziała jego łzy, że były prawdziwe i że te łzy wpadły jej do serca. O Boże, no. Tego nie ma nawet w najlepszych wenezuelskich telenowelach. Nie ma. Nie. I że przez, jak go nie było, to przez cały czas codziennie mówiła za niego pacierze. Pięknie. I że go kocha. I kocha. I tu, żebyście widzieli, kurde, twarz ta dzika rozmawia. On pojaśniała. On urósł 5 centymetrów. Gdzie? Coś pięknego. No, gdzie urósł? 5 centymetrów. To akurat na myśl o nocy poślubnej, ale... dobra, ale nie, czekaj. Że Zosia ma 15 lat. No, dobra. No, więc o pewnych rzeczach tutaj lepiej nie myśleć. Mhm. Dlatego idą do dworu, a tam, słuchajcie, rejent z narzeczoną, jeszcze jej nie poznajemy, szykują się do ślubu. Ale jak? To tam zaszły pewne rzeczy. Dobra. Mhm. Po czym, uwaga, co za przypadek, zoczono z dworu zająca i psy, kusy rejenta i sokół asesora poszły w pogoń. I dopadły go jednocześnie i zagryzły, co skończyło spór i pogodziło obu panów. Tak. Ale czytałeś to? Tak, kiedyś. Przejrzałem, tak.
Po co Mickiewicz zabija na końcu zająca? Nie wiem. Mało było zabijania. Dopiero co ruskich wysiekli w pustu. Musiał jeszcze zajączka dorzucić, no chory czy jaki? Nie wiem, może miał Miki słabszy dzień. Może. Zając nie żyje i tego nie zmienisz. Nie żyje, nie zmienisz tego. Nie żyje, rozerwały go psy i chwali. Tymczasem, uwaga, na zamku, nie uwierzycie, zaczyna się uczta. A czym się tym razem uwalą? Wódką czy kulturalnie winiaczem? Nie, to taki sygnał do uczniów. Uczta się. Uczta się do egzaminów. Uczta. I wchodzą na salę biesiadną Zosia z Tadeuszem. O. A jeden z takich znaczniejszych generałów, Kniaziewicz, tak się zachwycił, że uwaga, najpierw ucałował Zosię w czoło, potem ją podniósł i postawił na stole. Ale porąbało go, czy już jest poważnie chycony? Nie wiem. A cała reszta, jak to zobaczyła, to nie, że mu się pukają w głowę, tylko wołają brawo, brawo! No. Wszyscy są zrobieni. Wszyscy. Nie, w Matki Boskiej Kwietnej. No troszeczkę nie smakuje. Pomyślcie, co ta biedna Zosia przeżywa. No. Dokładnie, ma 15 lat, stoi na stole. Tak, i wszystkie wujki dookoła. Zosieńko! Będzie gangbang! Mickiewicz pisze, że oni bili brawo zachwyceni urodą Zosi i jej pięknym strojem tradycyjnym naszym, a nie, że tam miała na sobie jakieś modne francuskie sruty tu, je te tronc. To tego nie. To jest to. Tak. A to jest to. Francuski to może być, nie wiem, warkocz i tyle. Może ewentualnie jeszcze klucz francuski. Tyle. Tak. I tyle, klucz, tyle. Francuski, tak. Nie francuski klucz gęsi. Tak. Słuchajcie, w którymś momencie Tadeusz rozpoznaje hrabiego, który ma już stopień pułkownika. Jest. Ale w tym momencie wchodzą kolejni narzeczeni, asesor niejaka Tekla. Bo narzeczona rejenta wchodzi sama. Bo ten zgubił pierścionek i tam gdzieś szuka po okolicy. Tak, szuka. Do beczki z miodem się dorwał. Czekaj. Kropka. Księga 12. Kochajmy się. Ja to zawsze powtarzam. Tak. Zawsze. Kochajmy się. Tak, on tak zawsze powtarza. Zawsze. Tak. Rozpoczyna się uczta. Nie, no co? Uczta w panu Tadeuszu niemożliwe. Ale zaskoczenie. To nagły skręt akcji. Jest. A gdzie jest ta uczta? Na zamku jest. Aha. Ale na zamku są najgrubsze. Dawaj. Nie, ale że siedzą na progu, tylko... Ta uczta jest spokojnie, może dlatego, że dowództwo wojsk zjechało. Jeden z generałów opowiada o Dobrzyńskich, co pod nim służą i tak dalej. Aha. Gerwazy pokazuje swój wielki rapier. No nie. Scyzory, no tak siedzą kulturalnie. Scyzory to pokazuje rapier i kulturalnie? No kulturalnie. Hopie, ale scyzoryk to jest kielecka szlachta. To ja znam. I potem następuje, to też lubią o to polonistki pytać, opis serwisu obiadowego. Lubię o to pytać, ale nie czytajcie, bo rzecz jest mega długa i jeszcze megniejsza, nudna. Totalnie. Nie, to o talerzach, nie. Maciek nad Maćkami, bo też wpadł, że wojska, co prawda, te co przyszły, to są fajnie, ale są organizowane na sposób francuski i że to jest fe i że napastują kobiety. Bo jak wiadomo, Wojsko Polskie napastowało jedynie buty. Tak, cenny żart Jacku, naprawdę. Słuchajcie, ale rejent znalazł w końcu pierścionek i się pojawia z narzeczoną. I tu się dowiadujemy, kto to jest. No. Teli, Mena. A miała być Tekla. Tekla z asesorem. Pokopały mi się pary. Rejent z Teli Meną. Ty to czekaj, jak oni zaczną wesele na cztery pary, to przecież oni tego nie skończą przez następne cztery księgi. Słuchajcie, tylko że rejent jest bez kontusza, tylko w takim francuskim wdzianku. Bo Teli Mena mu kazała, więc on tam włożył takie te... pończochy i te takie inne rzeczy. Wygląda i porusza się źle. Ale cioteczka, no, czyli na francusko mu kazała, tak? Czyli lubi paryskie tematy, ciocia, tak? Ewidentnie. Ale czekaj. Teli Mena miała czekać na hrabiego. Tak. Kokardy mu dała. Tak. No właśnie, jednemu kokardę, drugiemu musztardę. Czy jednemu kokardę, drugiemu... Co to oznacza? Nic, ale jak brzmi i nosi znamiona. Nie, to zabrzmiało. Możecie to napisać na maturze. Zabrzmiało świetnie. Telimena jednemu dała kokardę, a drugiemu musztardę. Słuchajcie, ale hrabia to zobaczył. Widzi, nie? To bym się... I się wkurzył. No to ja bym tak i woła tam, po moim trupie pójdzie do ołtarza. Tak krzyczy. Ale Telimena go bierze... To cywilny chce, żeby wzięli? Czekaj, bo Telimena go bierze na bok i mówi tak. Ej, jeśli kochasz mnie szczerze, hrabio, to zostawiam rejenta. Rejtana tego. A to Tania zgrzewa. No. A on jej hrabia jej mówi tak. Ale cóż jest ślub? To jeno kajdany. A ona mu tam, że jak jej nie chce, to ma być cicho, bo ona skoczy do niego z paznokciami. I hrabia, kurczę, ustąpił. Roztropnie. I odstąpił. Roztropnie. Roztropnie. Potem podano lody, potem podano miody.
I Tadeusz w którymś momencie, Tadeusz pyta Zosię, o co pytasz młodą dziewczynę, która ci właśnie powiedziała, że cię kocha? To o co ją pytasz? No, jak będziemy żyć, gdzie będziemy mieszkać, co umiesz gotować. No takie. Jakie filmy lubisz na Netflixie. Co przerabialiście na majtce, nie? A Tadeusz ją pyta, Zosiu, czy wyrazisz zgodę na uwłaszczenie chłopów? Naprawdę to napisał Mickiewicz? Zapomniałem już. On był za długo w wojsku. Może, ale słuchaj, ale Zosia naprawdę się nie dziwi, tylko mówi, że nie, że spoczko. Ale co uwłaszczenie chłopów? Że wiadomo, chłopów. A potem się ludzie dziwią, skąd się biorą socjaliści. No to właśnie stąd. No. Tutaj wchodzi Gerwazy. To jest nie do uwierzenia. Wchodzi Gerwazy, daje Zosi i Tadeuszowi skarb. Taki wielki, co był ukryty we dworze. A nie, to jak masz skarb, to możesz być socjalistą kilka lat nawet, tak, nie? Potem następuje piękny koncert Jankiela i tak dalej. Było cymbalistów wielu, ale żaden i tak dalej. Nie śmiał zagrać przy Jankielu. A na końcu wszyscy tańczą poloneza, po czym piją. Dlaczego mnie nie zaskoczyłeś tym stwierdzeniem? Piją. I co, i tu jest koniec książki? No jeszcze nie, tu jest tam Mickiewicz pisze, że tam, że ja tam byłem, miód i wino piłem i tak dalej. Potem jeszcze jest epilog. To warto wiedzieć. Powiedz tak, epilog. Epilog, tak. Tak powiedz. Sobie, jako tytuł powiedz. No. Epilog. Epilog. O właśnie. Dobrze? Epilog. No. On został napisany trochę później niż książka, ale za życia Mickiewicza nigdy nie był do niej dołączany, dopiero później. I tak uznano, jak już Mickiewicz, że tak powiem, dednął, jak mówi młodzież, że skoro jest narrator w inwokacji, to żeby był na końcu narrator w epilogu i tam dołożyli. Czyli go tak już na siłę dołożyli. Tak. Dołożyli go troszeczkę. Chyba, że z logiką nie podyskutujesz, bo wiesz, że to jak, no nie wiem, pierdyknąć w ścianę, nie? Dyskusje z logiką często bywają nie teges. Okay. Adam w epilogu pisze o Polsce, że to kraj jest święty i czysty jak pierwsze kochanie. I że tęskni, w sensie ten Mickiewicz, i że źle, że on i inni wyemigrowali, i że tam na emigracji siedzą i się kłócą ciągle, i że nikt ich nie chce w Europie, i że w ogóle Polski na Zachodzie też nikt nie chce. Czyli tyle się zmieniło, a nic się nie zmieniło. Dokładnie. I na koniec Micek Adamkiewicz nasz ma nadzieję, że pan Tadeusz trafi pod strzechy. A Polska wróci na mapę. Jak się nie upije, to trafi. A Polska wróci na mapę jako taki kraj ze świadomym siebie narodem. No pracujemy nad tym, panie Adamie, pracujemy. Pracujemy. A jeszcze jedno, a zrobimy streszczenie 13 księgi, bo słuchacze pytają. No ba. My nie zrobimy. Jeszcze 14 napiszemy.